Spotkaliśmy się z młodzieżą, aby porozmawiać z nimi o roślinnym poniedziałku. Jest to taka inicjatywa, która ma na celu przekonanie młodzieży, aby raz w tygodniu spożywali, przygotowywali posiłki na bazie produktów roślinnych. Bardzo chętnie bierze udział w takich inicjatywach. Uczniowie są zaangażowani, tak jak Państwo też będą świadkami, tak? Angażują się, pracują. Ekologia, niemarnowanie żywności nie jest nam obce. Wzięliśmy dziś udział w roślinnym poniedziałku. Wzięliśmy udział na początku w warsztatach oraz wykładzie. Potem przyszliśmy do kuchni, gdzie robiliśmy wiele warzywnych potraw, m.in. spaghetti z cukinii oraz boczniaków, burgera z buraków, kotleta również z buraków, tofu jajecznicę oraz smoothie z bananów i szpinaku. Uważam, że taki rodzaj zajęć jest bardzo ciekawy i potrzebny, żeby pokazać młodzieży, że jedzenie bez mięsa też jest dobre i wartościowe. Naprawdę to gotowanie otworzyło moje oczy na więcej takich produktów, które nie są stworzone z mięsa i nigdy sobie nie wyobrażałem, że zostanę przekonany do takiego gotowania. I jest to bardzo zdrowy rodzaj pożywienia, bardzo szybki do przygotowania i uważam, że więcej szkół powinno mieć takie projekty i więcej uczniów powinno zostać zaproszone na coś takiego, bo było to coś świetnego i ta sytuacja totalnie zmieniła moje spojrzenie na roślinne produkty. Cała akcja jest częścią projektu AIT Food, Food Educators, w ramach którego przygotowaliśmy scenariusze lekcji dla nauczycieli, które mogą wykorzystać w pracy z uczniami. Dziś oprócz przygotowywania roślinnych posiłków rozmawialiśmy również o prawidłowych postawach konsumenckich związanych z opakowaniami żywności.